on zapomniał o tobie. Takie pytanie zadałam ci kartą Lenormanda. Witam serdecznie, moi kochani subskrybenci i widzowie na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Zostań dzisiaj moim subskrybentem, subskrybentką, jeśli jeszcze nim nią nie jesteś. Kliknij na opcję subskrybuję z dzwoneczkiem u góry, by dostawać moje darmowe wróżby na różne pytania, darmowe filmiki. Dziękuję również, kochani Państwo, za wspaniałe komentarze, które czytam codziennie. Proszę o więcej komentarzy i wymianę energii dla mnie. Wasze komentarze, historie inspirują mnie do robienia nowych filmików. Dziękuję również za kciuczki w górę, które ja widzę w opcji mojej, administratora. Widzę, jakie kciuczki w górę dajecie. I dziękuję bardzo, ponieważ zawsze w 99,9% są to kciuczki w górę pozytywne. Dziękuję za to i proszę o więcej. Niedługo będę miała 3000 subskrybentów. Brakuje jeszcze 12 do pełnej liczby 3000. Więc dziękuję kochanym widzom, że subskrybujecie mój kanał. Czekam na 3000 subskrybentów, wtedy zrobię wróżenie, jedno pytanie do kart Lenormanda i Tarota na żywo, czyli live. Będziecie Państwo powiadomieni. Dzisiaj, kochani Państwo, zapraszam do czytania, czy on zapomniał o Tobie. Mam dwie grupy kart Lenormanda. Pierwsza grupa to jest ametyst fioletowy. I druga grupa to kwarc różowy. Także zapraszam serdecznie, kochani Państwo, do wybrania intuicyjnego właściwej grupy. Grupa pierwsza. Zaczynamy od ametystu fioletowego. Czy on zapomniał o Tobie? On nie ufa Tobie, ale myśli o Tobie jeszcze, że chciałby otworzyć nową szansę, nową komunikację, nową próbę. Owszem, on myśli o Tobie, nie zapomniał, niemniej jednak nie ufa Tobie. Jest jakaś nieszczerość, czy była coś, być może myśli, że masz kogoś innego, że go zdradziłaś, że jesteś nieszczera, ponieważ jest tutaj karta lisa, czyli jakiegoś być może kłamstwa, oszustwa. Niemniej jednak on myśli, że był z Tobą szczęśliwy i chciałby otworzyć nową szansę, nowe próby komunikacji z Tobą. Czyli nie zapomniał o Tobie. On myśli również o Tobie, szczególnie porą wieczorową i nocną. Rozmyśla, ma również może głębsze jeszcze uczucia do Ciebie. Nie może Ciebie zapomnieć, ponieważ czuje być może, że jesteście duchowo ze sobą jeszcze ciągle połączeni. Być może nawet telepatycznie przekazujecie sobie coś. W każdym bądź razie jest to karta księżyca, czyli tutaj element męski, który myśli w nocy lub wieczorami głęboko o Was, o pięknych uczuciach, wspomina Was i tęskni. Również jest to karta tęsknoty. Jeśli myśli o Was, to myśli o tym, by wzmocnić kontakt z Wami, relacje z Wami, by wyleczyć coś, co zostało zepsute między Wami, coś, co zostało zerwane, jakaś więź między Wami została przerwana. On chciałby to, co jest takie jakby zagmatwane, chorobliwe, toksyczne w Waszej relacji, chciałby to uleczyć. Myśli o polepszeniu komunikacji czy kontaktów z Wami. Chciałby jeszcze raz zaryzykować i odezwać się. Niemniej jednak na razie nie może się zdecydować.
Tutaj na dnie talii Lenormanda mamy również jego, czyli osobę, o którą pytacie. I tutaj on patrzy właśnie na te dwie kostki, czyli on jakby jest jeszcze niepewny, niezdecydowany, myśli, którą opcję wybrać i myśli, że może się to udać, jeśli on napisze, zadzwoni, nawiąże kontakt lub może to również ewentualnie się nie udać, tak? Czyli są, jest takie ryzyko jakby, nie? Ale chciałby jeszcze jakby zaryzykować i nawiązać z Wami jeszcze raz kontakt i wyleczyć coś, co zostało tutaj zepsute, zerwane, tak, między Wami. Także myśli o Was na pewno, no ta karta już wystarcza, by odpowiedzieć na to pytanie, że on o Was nie zapomniał, że on myśli i ma nawet głębsze jeszcze rozmyślenia, właśnie uczucia, emocje, jeśli chodzi o Was i tęsknota, karta tęsknoty, czyli na pewno o Was nie zapomniał, kochani, i to, co pragnie, pragnie jakieś nowe szczęście, tak? Mamy tutaj szczęście i otwarcie nowej perspektywy, pomimo, że coś fałszywego, być może zdradliwego, kłamliwego między Wami się wydarzyło, być może, że Wam nie ufa, ale chce jeszcze nowego szczęścia, jeszcze raz próby jakiejś tutaj z Wami. Więc karty są w sumie pozytywne, pomimo tego niezdecydowania, wahania, wątpliwości jeszcze, na pewno o Was ta osoba, o której myślicie, rozmyślacie, tęsknicie, za nią nie zapomniała. Dziękuję grupie pierwszej. I zapraszam, kochani, grupę drugą. Grupa druga to kwarc różowy. Czy on o Was zapomniał? Tutaj już jest w tej grupie drugiej na pewno większa strata Waszych kontaktów, Waszej komunikacji, ponieważ tutaj są szczury, czyli szczury mówią o tym, że rzeczywiście on być może już na wskutek Waszych problemów, jakiejś, nie wiem, toksycznej relacji, frustracji, kłótni być może, że on już rzeczywiście tutaj bardziej jakby odsuwa, tak? Odsuwa myślenie o Was. Czyli tu już bardziej jest tendencja do tego, że brak stabilności w tym związku, brak jakby konsensu, brak kontynuacji tego związku, tylko ciągle jakaś taka, jakieś chorobliwe tutaj między Wami były sytuacje, które ciągle próbowaliście wyleczyć, nerwowe, jakieś rozmowy frustrujące, które być może nawet prowadziły do kłótni, które chcieliście, czy chcecie jeszcze ciągle wyleczyć. Tutaj karta bolcianów mówi, że były próby, być może jeszcze są, by te chorobliwe, jakieś frustrujące sytuacje wyleczyć, tak, polepszyć Waszą relację. I tutaj on jakby nie jest zdecydowany jeszcze, czy chciałby następnej próby, następnej szansy. Tu jest ciągle, widzicie, tu mamy znowu mężczyznę, jak w pierwszej grupie, który patrzy, jest niezdecydowany, myśli, rozpatrza, tak? Jest tutaj, jest tutaj takie ryzyko, czy się uda, czy nie uda, tak? Ten związek, ponieważ ciągle tutaj coś nerwowego, nie wiem, czy sprzeczki, czy dyskusje, dylematy, frustracje, kłótnie między Wami były, różne próby wyleczenia sytuacji. Oczywiście chciałby być może jeszcze raz, by sprawy potoczyły się dobrze, tak? By wszystkie konflikty się wyjaśniły. Niemniej jednak to, co on myśli, to jest tutaj, czy są nawet, może w liczbie mnogiej, są tutaj ogromne straty, jeśli chodzi o stabilizację tego związku, długotrwałość, bezpieczeństwo, tak, jakaś taka pewność tego związku. Są wielkie straty.
Także tutaj jakby już tendencja, ponieważ szczury oczywiście mówią o dużych stratach, no to tak jakby on już zapominał, tak? Myśli jeszcze może tylko szczątkowo tutaj, że ewentualnie znów jakaś próba by była dobra, by uleczyć te frustrujące między Wami sprawy. No ale szczury na końcu mówią o tym, że jednak straty w Waszym związku poprzez te ciągłe sprzeczki i taki niepokój, który z tego wynika, straty są za duże, tak? I dlatego być może lepiej chciałby już zapomnieć, dlatego jest niezdecydowany, rozmyśla. Lepiej chciałby być może już zapomnieć, przerwać, skończyć, odizolować się, mieć spokój, tak, niż ciągle przeżywać tutaj te stany takiego niepokoju i frustracji, czy jakiejś toksycznej relacji, którą ciągle jakby trzeba było uleczać. Niemniej jednak niewykluczone przy karcie bocianów, że nie będzie jeszcze jednej szansy na wyjaśnienie Waszych tutaj sprzeczek, tak? Że być może będzie jeszcze jakaś rozmowa. Karta ta oczywiście znamionuje rozmowę, potrzebę wyjaśnienia spraw, które być może potyczą się znów pozytywnie. Niemniej jednak szkody są wielkie w tej relacji, także pomyślcie o tym, by zachować spokój, by się nie kłócić, nie sprzeczać, nie wybuchać, nie prowokować sprzeczek, ponieważ one doprowadzą do jeszcze większych tutaj strat, aż być może on przerwie to wszystko, ponieważ widać jego lęki, niepokój. Także karty szczury mówią też również o lękach, które są związane z tą relacją. Więc proszę być opanowanym, spokojnym, cierpliwym, wstrzemięźliwym, nie prowokować żadnych tutaj frustrujących kłótni. Taka jest tutaj przepowiednia dla grupy drugiej. Dziękuję serdecznie dwóm grupom i wszystkim widzom. Dziękuję bardzo. Życzę Wam pięknego piątku i do usłyszenia, kochani, już wkrótce.